Dzień dobry. Ja dzisiaj sieję sulkalk. No super pogoda. Zanim z siewnika wyleci, to już od razu się rozpuści, zanim doleci do ziemi. No ale mówię, taki termin, dużo wody, ale powiem wam, że w sadzie mam sucho. Zobaczcie, nawet są koła za bardzo niezmazane, tylko co tyle co po drodze. Ale w sadzie nie ma wody. Nie wiem, gdzie ta woda się podziała. Poszło gdzieś wszystko. I nawet mówię, a śnieg zszedł, poczekałem tydzień, mówię, dobra, no to trzeba zobaczyć, może się da wjechać. I normalnie się wjeżdża, suchymi kołami się wyjeżdża, no to jest coś nienormalnego. Albo się tak wody gruntowe obniżyły, że po prostu jest niedobór i słyszycie, cały czas deszczyk pada i nadal jest sucho. Ja mówię, kurczę, to co to będzie w maju, w kwietniu, to przecież... Te drzewa nam nie pobiorą tego nawozu. No i postanowiłem teraz siać. On już dawno powinien być wysiany, ale tak, był śnieg. Ja mam troszeczkę skłonów, no i niestety, ale na śnieg nie za bardzo. Wszystko spłynie. Także teraz jest taka odpowiednia pora na wysianie sulkalku. Sulkalk jest to siarczan wapnia, szybko przyswajalny wapń dla drzew. No i potem on jest transportowany do owoców. Sulkalk, a wapno przykładowo kornickie, koszalowskie to są dwa różne nawozy. Ten to jest tylko do podwyższenia dostępnego wapnia w glebie, a wapno granulowane, koszalowskie czy kornickie podwyższa nam pH i to wszystko. Jedno i drugie można stosować. Oczywiście dzień po dniu nie ma problemu. Jeżeli ktoś ma za niskie pH i musi podnieść przykładowo z 5 do 6-7, to jak najbardziej. Można najpierw zastosować wapno kornickie czy koszalowskie, granulowane, czy wapno z chłodni. To już każdy sobie musi według uznania wybrać. No i potem można sulkalk walić. 800 kg na hektar. Ja wysiewam w całości. Ja uważam, że wapno granulowane, jak i siarczan wapnia należy siać po całości. Dlatego, że ono się wtedy fajnie w ziemi rozchodzi. No i tak jak wcześniej powiedziałem, przy dużej ilości wapna w ziemi, ta ziemia jest taka luźna. Ona jest dobrze napowietrzona i ta woda nam odchodzi. U mnie nie ma żadnych zastoisk, dlatego jestem bardzo, bardzo zdziwiony tym, że to tak... Szybko poszła ta woda. U niektórych tam jadę, to można łódką pływać i motorówką po sadzie. A u mnie widać, drenacja działa, wszystko działa. I mam tylko obawy, że za mocno mi tą ziemię wysuszy. I przykładowo w kwietniu, w maju tej wody będzie brakować. Także to jest ostatni taki dzwonek na wysianie tego siarczanu wapnia. No i potem jeszcze muszę posiać sól lub korn kali, czyli potas. Potasu trzeba dosiać. Zrobimy około 2-3 tygodni przerwy. Około 3 tygodni zobaczymy, jak mi tam ścięciem się będzie układać. Mam nawał roboty, kurczę. Sami wszystko robimy, także... No niestety, ale tak trzeba. Gospodarstwo jest dla mnie. Ja tu mam zajęcie. I tyle, jeżeli coś z tego zostaje. Pewnie interesuje was cena. Kupowałem na Słomczynie w Delcie 320 zł tona. No i myślę, to 800 kilo na hektar po całości. To jest taka optymalna dawka. A jeżeli ktoś chce pod same drzewa siać, to myślę, że 600 kilo. Więcej bym nie siał. Ja jestem zwolennikiem siania wapna po całości, to samo wszystkich nawozów wapniowych. Jeżeli chodzi o azotówkę, co 3 lata w całość, a tak to pod same drzewa. Sól potasowa tak samo, tylko pod drzewa, nie ma takiej potrzeby, żeby siać po całości. Ale wapno, żeby nie było kolejeń, żeby ta ziemia oddychała, żeby to było wszystko napowietrzone. Walnąć na całość, jeszcze to wapno nie jest tak drogie, to mówię 320 zł, big bag 600 kg, to nie jest tak drogo, no ale sól,
nawet się nie pytałem, ale chyba coś koło 2000 tona, coś koło 2000, także no, jest różnica. No i powiedziałem, około 2-3 tygodni odczekam i albo korn kali pójdzie, albo sól potasowa. No, słyszycie, jak fajnie pada. Także będzie bardzo szybko się to rozpuszczać. Myślę, że po 3 tygodniach to tam za dużo nie zostanie i będziemy dosiewać następne nawozy. Pozdrawiam.